Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców mogą już ruszyć wiosenne remonty na osiedlu Sobieskiego. W planach znalazły się m.in. wejścia do klatek schodowych. Tym razem fachowcy z firmy Opeus zajmą się 12 budynkami 103, 106, 116, 201, 301, 302, 310, 403, 406, 408, 509 i 512. Oprócz drzwi i ślusarki bocznej będą wymieniane podesty, będzie kładziony gres antypoślizgowy, będą wymiana papy na daszkach, będą rynny montowane. W środę rozpoczęto także wymiany okien na klatkach schodowych bloku 105. Jeśli chodzi o budynki 107, 110 i 410, administracja czeka jeszcze w tej sprawie na decyzję urzędników ze starostwa. Nie jest ona za to konieczna w przypadku polimeryzacji. Pracownicy firmy Dabgaz rozpoczną ją w czerwcu. Na warsztat wezmą instalacje gazowe w budynkach 108, 109, 202, 203, 204, 405 i 512. Także w czerwcu ruszy wymiana instalacji ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody. W tym roku nastąpi ona w czterech blokach 214, 302, 505 i 507. O przebieg powyższych robót lokatorzy mogą być raczej spokojni. Sprawdzone są firmy, jakby nie mamy do nich zastrzeżeń, wiemy czego oczekiwać i oni wiedzą czego my oczekujemy. A propos oczekiwań, zgodnie z tymi ze strony spółdzielców kontynuowana będzie wymiana dźwigów osobowych. W tym roku z nowych wind skorzystają mieszkańcy drugiej klatki bloku 402 oraz pierwszej klatki bloku 401. Będziemy też robić wprowadzenie na wymianę chodników, też pewnie na początku czerwca. Na rondo Husarska musimy jeszcze raz przeanalizować zakres, ale też już został wybrany wykonawca, więc myślę, że to też kwestia miesiąca. Jak zatem widać, kryzysu na osiedlu Sobieskiego nie widać, a to dla jego mieszkańców doskonała informacja. Na osiedlu Jagiellońska stare place zabaw z metalowymi zabawkami powoli, ale sukcesywnie przechodzą do historii. W ubiegłym tygodniu kolejne z nich zyskały nowoczesne wyposażenie. Pojawiły się one na placach zabaw przy blokach 2, 3 i 4, za budynkiem 24, obok administracji przy bloku 23 oraz między budynkami 31 i 32. Tutaj jeszcze czeka nas dużo pracy, dlatego że te wszystkie place zabaw należy ogrodzić, ale najważniejsze to było przede wszystkim sprawdzić wszystkie urządzenia zabawowe na wszystkich placach zabaw, dostawić nowe, a w tej chwili będziemy mogli już powoli robić taką kosmetykę. Nowe zabawki są nie tylko estetyczne, kolorowe i niezwykle funkcjonalne, ale też, co przede wszystkim powinno być ważne dla rodziców, bardzo bezpieczne. Pod warunkiem oczywiście, że właściwie się je użytkuje. To są zabawki bezpieczne, są to zabawki, które mają certyfikaty. No a reszta to też zależy od tego, w jaki sposób są używane i przez kogo. No bo no nie ukrywajmy, że place zabaw są przeznaczone dla dzieci, a nie dla starszej młodzieży. Na wymianę urządzeń zabawowych na 7 placach zabaw administracja osiedla Jagiellońska wydała w tym roku prawie 50 tysięcy złotych. Są lata, gdzie są to mniejsze pieniążki. No w tym roku można było tak troszeczkę więcej wygospodarować. Generalnie tak rocznie wydajemy około 30 tysięcy na place zabaw. No w tym roku tak udało się, że można było więcej zaplanować. Ogółem na osiedlu Jagiellońska są 34 place zabaw. Do zmodernizowania zostało jeszcze 15 z nich.